Vlog zwany helikopterem otwierał nowy rozdział w historii Nowej Huty. Pierwsze lata rozwoju zespołu urbanistycznego Nowej Huty to czas przypadający na realizm socjalistyczny. To czas, kiedy budowana jest architektura odwołująca się do form historycznych. W roku 1956 następuje ważny przełom polityczny w naszym kraju, który dosyć szybko znajduje przełożenie na powstającą wówczas w Polsce architekturę i sztukę. Następuje powrót do form modernistycznych i jedne z pierwszych budynków reprezentujących ten nowy czas w krakowskiej architekturze powstają właśnie w Nowej Hucie. Blok szwedzki, blok francuski i helikopter, przy którym się znajdujemy. Budynek przeznaczono do realizacji w roku 1957. Projekt przygotował zespół na czele z Kazimierzem Chodorkowskim, Stefanem Golonką, Anną Anlauf. Blok pod wieloma względami był inny i nietypowy na tle tego, co wcześniej budowano w Nowej Hucie. Był pierwszym wysokim punktowcem zrealizowanym w Hucie i w Krakowie, ale też zawierał w sobie kilka zupełnie nowych elementów. Co drugie piętro w tym budynku przewidziano pracownie artystyczne. Zaprojektowano nietypowe mieszkania, łączące właśnie funkcję mieszkalną z funkcją pracowni artystycznej. Mamy tutaj duże lodżie otwierające się w kierunku Skarpy Nowochódzkiej z widokiem na Tatry. Na samej górze mamy ten charakterystyczny skośny dach, gdzie również pod nim znajdowała się osobna pracownia artystyczna. Uzupełnieniem nowej architektury, w której wykorzystywano nowe materiały, w coraz większym stopniu żelbet, była część parterowa, która została w całości przeszklona. Za tą wielką taflą szkła znajdowały się pomieszczenia usługowe, znajdowała się także ciastkarnia Bambo, o której głos Nowej Huty w 1961 roku pisał, że jest jednym z pierwszych tego typu miejsc na terenie dzielnicy. Pod każdym względem był to budynek wyjątkowy, wyróżniał się swoją formą. Ze względu na wysokość przesądzał też los lotniska w Czyżynach. Do końca 50. w Nowej Hucie nie powstawały budynki wysokie, właśnie ze względu na nalot na pas startowy lotniska w Czyżynach. Z końca lat 50. zapada decyzja, aby lotnisko zamknąć, aby głównym lotniskiem Krakowa stały się Balice. Od tego momentu możliwe jest budowanie obiektów wysokich. Helikopter zrealizowany tuż obok placu centralnego, będącego tym kluczowym założeniem socrealizmu, pod każdym względem miał reprezentować nadejście nowej epoki, epoki Władysława Gomułki. Właściwie wszystko zaczęło się od tego anioła. Ja prowadziłam pracownię krawiecką na osiedlu Zgody. I pewnego dnia stwierdziłam, że muszę coś zmienić w swoim życiu. A ten anioł był ze mną kilka ładnych lat od początku mojej działalności. Ja jestem krawcową z zawodu, technikiem odzieżowcem. Skończyłam szkołę krawiecką na Bulwarowej w Nowej Hucie. I pewnego dnia stwierdziłam, że wybiorę się do Nowochódzkiego Centrum Kultury na targi rękodzieła. I tam spotkałam Agnieszkę, która stała właśnie na swoim straganiku z bardzo podobnymi lalkami szytymi aniołami. A ponieważ ja nigdy na to nie miałam czasu, na szycie takich aniołów, a klientki pytały się często, czy może bym uszyła takiego anioła, a ponieważ zajmuję się typowo krawiectwem, szyciem miarowym i przeróbkami, więc no jakoś to tak zawsze, no nie było na to czasu. A tam znalazłam właśnie Agniechę. Że ja z kolei szukałam drugiej połówki, na zasadzie takiej, żeby właśnie były przeróbki i krawiectwo jako takie, bo wiedziałam, że to się da połączyć. No i rzeczywiście Kasia mnie zaczepiła na tych targach w Węceku. Ja nie ukrywam, że jak powiedziała, że chodzi o pomoc trochę w przeróbkach i może właśnie jeszcze rękodzieło, to tak pomyślałam sobie, no dobra, zapiszę, może się odezwę kiedyś do kobiety. No i rzeczywiście minęło półtora miesiąca. W pierwszej wolnej chwili, ja już nie lubię marnować czasu, stwierdziłam, że mam chwilę. Poszukałam w kajeciku jej telefonu.
i udałam się tam, gdzie Kasia miała swoją pracownię. Fantastyczne było to, że Kasia prawie nic nie mówiła, tylko wydawała takie różne dziwne dźwięki. A ja tylko mówiłam, czego oczekuję i jak chciałabym, żeby ta nasza pracownia wyglądała. A Kasia tylko zachwycała się, oj tak, o tak bym chciała, o tak bym chciała. No i tak ułożyło się, że tak naprawdę z początkiem 2015 roku ja dołączyłam do Kasi. Chciałyśmy się jeszcze pochwalić, że oprócz tego, że szyjemy i przerabiamy, to mamy tak zwane pogotowie misiowo-lalkowe. Jeżeli macie w zakamarkach swoich domieszkań, swoich pawlaczy, stare swoje misie, stare lalki, które mają puste brzuszki, potargane nóżki, potargane sukienki, to zapraszamy do nas, bo słyniemy z tego, że potrafimy starym misiom dać nowe życie. Naszym największym sukcesem jest miś, który przybył do nas z Australii i wrócił później cały i zdrowy do Australii. Więc nie wyrzucajcie tych zabawek, pewnie dlatego są w pawlaczach, że macie do niej wielki sentyment, tylko dajcie im drugie życie, my wam w tym pomożemy.